Dzień dobry Państwu, Studio Kadr na żywo. Gościem studia jest pan Bogusław Kornaś, tarnowianin, reżyser filmu fabularnego niemego Todd Machine. Tak, wszystko się zgadza. Panie Bogusławie, zanim przejdziemy do rozmowy o filmie, proszę o kilka słów o sobie. Nazywam się Bogusław Kornaś, jestem tarnowianinem i tak się złożyło, że poświęciłem kilka lat na zrobienie swojego pierwszego debiutu pełnometrażowego, właśnie film Todd Machine. I zobaczymy, co będzie dalej. Na razie promujemy film, a w planach są już kolejne produkcje, więc myślę, że wszystko przed nami. To proszę powiedzieć, skąd pomysł na taki gatunek filmu i taką fabułę dla mnie wyjątkową? Trochę przypadek. Wiele lat temu byłem na pokazie filmu Gabinet doktora Caligari z muzyką na żywo i to był taki moment, kiedy nagle zdałem sobie sprawę, że bardzo inspiruje mnie taki sposób obrazowania i myślenia w ogóle o tworzeniu narracji filmowej. I to był taki zaczątek do tego, żeby później z kolegą Grzegorzem Stokłosą zacząć grzebać w tej kinematografii i zastanawiać się, jak można byłoby stworzyć własny film, inspirując się tamtą epoką. Bo jak powiedziałem wcześniej, to było przede wszystkim nikt tak już nie posługuje się takim językiem filmowym i to nas najbardziej inspirowało, że kiedyś tak można było i dlaczego dzisiaj by tak nie zrobić. Kto napisał scenariusz? Wspólnie z Grzegorzem Sokosą pisaliśmy scenariusz, a potem jeszcze już w trakcie zdjęć, to też plan nam się zdjęciowe przedłużał, jeszcze dochodziło do dosyć dużych zmian scenariuszowych, więc to było tak też, że ten film żył cały czas w trakcie realizacji. Film to także cały zespół aktorów. Kto gra? W filmie, oprócz tego, że bardzo dużo naturszczyków zagrało, amatorów, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo chociażby Rafał Halski czy Grzesiek Sokoza właśnie zagrał jedną z głównych ról, Gosia Stankowska zagrała główną rolę kobiecą, cała masa ludzi, którzy z pasji wzięli udział w całej produkcji i też zawodowi aktorzy, chociażby Jurek Pal z Tarnowskiego Teatru, tej Ludwika Solskiego, Robert Żurek, Przemek Sejmicki, Anna Lęczewska, Jan Mancewicz, no oni wszyscy jakoś dali się namówić, żeby wziąć udział w tej produkcji. Film miał również swoją premierę na festiwalu filmowym w Gdyni. Kilka słów na ten temat. Tak, byliśmy w kategorii Inne spojrzenie, nominowani do Złotego Pazuru. No i to było takie, w ogóle to było pierwsze takie duże wyróżnienie dla nas. I co można powiedzieć, no tam była też oficjalna premiera filmu 20 września. No i bardzo, bardzo sympatyczne przyjęcie filmu, bardzo ważna rzecz. I ona poniekąd nam też otworzyła drogi do kolejnych festiwali, bo to jest jeden z najbardziej prestiżowych festiwali w Polsce. Więc... No właśnie, gdzie będzie można jeszcze zobaczyć film? Film będzie można zobaczyć na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, tegorocznej edycji. Mamy specjalny wieczór, tak zwany Tarnowski Wieczór Filmowy, w którym no, jesteśmy jednym z filmów, ale tym takim ostatnim... jesteśmy takimi, można powiedzieć, głównym filmem wieczoru, tak, nie chciałem tak górnolotnie. Tarnowskim, tak, tak. Potem jest spotkanie z twórcami, ja też zapraszam, bo będzie okazja też zadać nam pytania, które bardzo lubimy, bo ciekawe pytanie jest też dla nas bardzo takie motywujące. Dodajmy, że będzie ten wieczór 27 tak, kwietnia w kinie Marzenie. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam, bo film jest wyjątkowy i wyjątkowi są jego twórcy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję.